co dalej z Holecką? Sakiewicz zabrał głos. Od blisko 2 tygodni Danuta Holecka nie pojawiła się na antenie telewizji Republika. Nieobecność związana jest ze śmiercią jej syna, Juliana Dunina Holeckiego. Na temat powrotu prezenterki do pracy wypowiedział się prezes stacji Tomasz Sakiewicz. Danuta Holecka prowadzi w TV Republika program Dzisiaj. Ostatnio na wizji była 8 lipca. Dzień później zmarł 31-letni syn dziennikarki Julian Dunin Holecki. W pracy od kilku dni zastępuje ją Adrian Borecki. Nie wiadomo, kiedy pogrążona w żałobie prezenterka wróci na antenę. Na temat jej urlopu wypowiedział się Tomasz Sakiewicz. Prezes telewizji Republika w rozmowie z Plotkiem przyznał, że liczy na szybki powrót dziennikarki, jednak nie chce jej poganiać. Dodał także, że pracownicy stacji wspierają Holecką. Czekamy i liczymy, że Danusia wróci do nas jak najszybciej. Jest na to szansa. Myślę, że szybko z nami będzie. Presji nie ma, ma od nas 100%. Wsparcia, powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Plotkiem, w trudnych chwilach dziennikarka może liczyć na wsparcie ze strony obecnych i byłych współpracowników. Kilka godzin po pogrzebie, który odbył się 15 lipca, Jacek Sobala zwrócił się do Holeckiej na wizji. Proszę Państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami podobnie jak Państwo jesteśmy z Tobą Danusiu, powiedział prezenter na koniec programu. Kondolencje złożyli również Jacek i Joanna Kurscy, a także Anna Popek. Okoliczności śmierci nie zostały ujawnione. Julian Dunin Holecki zmarł 9 lipca, jednak do tej pory nie ujawniono publicznie powodu jego śmierci. Prokuratura okręgowa w Warszawie rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury, w rozmowie z Faktem zaznaczył, że śledztwo prowadzone było w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci. Standardowa kwalifikacja, jaką przyjmuje się w przypadku ujawnienia zwłok, to nieumyślne spowodowanie śmierci. W tym przypadku zwłoki zostały odkryte przez członków rodziny w mieszkaniu zmarłego, powiedział rzecznik w Fakcie. Dziennikarze serwisu dowiedzieli się też, że 31-latek zmarł z przyczyn naturalnych. Według danych ujawnionych przez służby Julian Dunin Holecki chorował i był w trakcie leczenia. To wykluczyło udział trzecich i zakończyło działania w zakresie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci.